Słuchacie podcastu dla Wikipedii z serii Lasy Warszawy. Las Bemowo. Przed mikrofonem Borys Kozielski. Witam serdecznie w kolejnej audycji Lasy Warszawy. To jest cykl audycji podcasty dla Wikipedii. Znajdą się one w hasłach Wikipedii, a dzisiaj jesteśmy w lesie Bemowo. To jeden z ładniejszych lasów chyba w Warszawie, takie mam wrażenie. Poza tym, że ma też takie fajne zwierzęta, zaraz o nich będziemy mówić. A moim gościem jest pan Piotr Prądzyński, leśnik z lasów miejskich Warszawa. Dzień dobry. Dzień dobry. To proszę nam opowiedzieć, może zaczniemy od tych zwierząt, takich nietypowych chyba jak na miejskie tereny, czyli łosie, tak, tam są w tym miejscu. Łosiowe błota. Dlaczego łoś miał być nietypowym tam zwierzęciem? W tym lesie występują wszystkie zwierzęta, które mogą występować w naszej okolicy, naszej dzielnicy przyrodniczo-leśnej. Łoś jak najbardziej, ponieważ mamy korytarz dosyć sprawny, jeszcze ekologiczny, łączący nas z Parkiem Narodowym, z Kampienowskim Parkiem Narodowym, ponieważ w lesie bemowskim występują siedliska, które łosie lubią, podmokłe, bagienne. To sobie przychodzą po prostu z tego Kampienowskiego Parku Narodowego, tak? Tak. Kiedyś, gdy jeszcze otoczenie zabudową lasu nie było tak znaczne, mieliśmy na stałe klępę, do której dochodzili z Kampinosu kawalerowie i ona sobie tutaj w spokoju mogła łoszaka wyprowadzić. No teraz, gdy las jest bardziej otoczony zabudową, miasto otacza ze wszystkich stron. Ruch turystyczny, rekreacyjny jest dużo większy niż kilkanaście lat temu. No już klępy, która tam by była na stałe, już nie obserwujemy. Niemniej łosia można zawsze spotkać i tutaj trzeba uważać. Łoś, mimo tego, że wygląda bardzo miło, nie jest takim do końca bezpiecznym zwierzęciem. Nie należy się do niego zbytnio przybliżać, płoszyć, robić sobie zdjęć z bliskiej odległości. Trzeba uszanować jego przestrzeń. Uszanować także jego wielkość, którą, no, tutaj są dosyć duże zwierzęta, 300-350 kilo w porównaniu z naszą masą, nie mamy szans. Jeżeli chodzi o łosie, są to zwierzęta mało płochliwe, więc teoretycznie dają się blisko podejść. No ale to nie powinno nas nie zwodzić. Należy jednak do dzikich zwierząt podchodzić z dystansem. Zawsze umożliwić im swobodną ucieczkę przed nami. No i nie zaczepiać, tak? Czyli tak, i przede wszystkim to, co dotyczy wszystkich zwierząt, w ogóle zachowania w lesie. Jeżeli jesteśmy z pieskiem, piesek musi być zawsze na smyczy, ponieważ zwierzęta dzikie nie rozróżniają ras, które mogą je dogonić albo nie mogą dogonić, bezpiecznych, niebezpiecznych. Zawsze zapach psa, szczekanie, zachowanie swobodne naszych ulubieńców może powodować spłoszenie, no i czasami też tragedię, ponieważ Las Bemowski otoczony jest praktycznie z każdej strony ulicami, drogami. No i tam sporo wypadków chyba jest, no też, jest tak? Udziałem łosi. Tak. I bardzo ważne jest, żeby, jeżeli jesteśmy uczestnikami ruchu w okolicach Lasu Bemowskiego, naprawdę zwracajmy uwagę na znaki ostrzegające przed możliwością wtargnięcia zwierząt.
poprzecinaliśmy im te ich naturalne drogi, wyprowadzają się powoli i też tak z tego, co pan mówi, rozumiem, że wyprowadzają się te łosie też niestety tutaj z tego lasku na Bemowie. Cofają się do Campinosu, tak? Zmieniają po prostu sposób użytkowania naszej przestrzeni. Bo mówi pan, że otoczony jest Las Bemowski ze wszystkich stron osiedlami ludzkimi, no ale chyba połączenie z Campinoskim Parkiem Narodowym jest bezpośrednie, tak? Przez tak, las można przejść. Tak, jest dosyć, no nie, lasem nie przejdziemy, natomiast jest duży korytarz ekologiczny łączący, dający możliwość migracji zwierząt. Łąkami, które znajdują się na wysokości wsi Klauden, jeżeli dobrze pamiętam. A kiedy powstał ten las, proszę powiedzieć? Czy to jest taki las, który już istniał, bo to była część parku właśnie narodowego, tego Campinosu, czy nie? Czy on został nasadzony jakoś przed wojną, czy po wojnie? Ten las w większości został nasadzony po wojnie. I też sosna? Różnie. W większości tak, sosną. Natomiast siedliska, których wilgotnych, bagiennych, no to pojawiła się albo samoczynnie, albo w wyniku nasadzeń olsza, drzewostany olszowe. Więc mamy dwie skrajności. Takie wywyższone miejsca, w których była sadzona sosna, no i stanowiska bagienne, w których przeważa olsza. Przynajmniej tak było na początku. Teraz ten las zmienia się po trochu w wyniku właśnie cech siedliskowych, dwa naszej działalności. Natomiast najstarszym miejscem, najstarszymi drzewostanami mamy do czynienia blisko Bemowa na Bernerowie, przy ulicy, w rejonie ulicy Kutrzeby Radiowej. A przy lotnisku to już troszkę. Tak, bliżej. Blisko lotniska. Tam nasadzenia pojawiły się tuż po powstaniu styczniowym, osłaniające fort, który tam został zbudowany za czasów carskich do obrony Warszawy. Tam można spotkać jeszcze osobniki 150-letnie i starsze. Sosny, dęby, które tam pamiętają tamte czasy. To generał Lazurow, zdaje się, budował te forty w tamtym rejonie, stąd ulica Lazurowa. No, być może. Większość tego terenu stanowiły przed wojną podmokłe łąki, nieużytki. Częściowo tuż po odzyskaniu niepodległości tereny zostały zajęte przez radiostację transatlantycką. W części były użytkowane jako teren ćwiczeń dla armii. Więc terenów takich, jakbyśmy powiedzieli, puszczańskich, leśnych, no tam nie było. Chyba, że rozumiemy słowo puszcza jako miejsce puste i nieużytkowane, to jak najbardziej. Rozmawiałem z mieszkańcami, niektórzy jeszcze pamiętają, że na tych terenach wypasali krowy zebrane z całej wsi, gonili, żeby tam po tych nieużytkach sobie pospacerowały. To jest też teren taki graniczący z Wojskową Akademią Techniczną. Tak. I tam takie tereny, no nie powiem poligonowe, ale takie ćwiczebne jakieś te rejony też tam są w tym lesie właściwie. Tam czołg można nawet spotkać. Po sąsiedzku. Cały ten, jeżeli spojrzymy na mapę tego rejonu, to las, którym ja się zajmuję w imieniu miasta.
zajmuje przeważającą część tej zielonej plamy, natomiast nie jest w całości w zarządzie miasta. Właścicieli jest tam i zarządców jest kilku. Mhm. Skarb Państwa na pewno, tak? Mhm. Skarb Państwa reprezentowany przez różne instytucje. Mhm. Właśnie też VAT, też mają tam lasy Nadleśnictwo Jabłonna, czyli lasy państwowe. No i lasy przynależne lotnisku. Mhm. No i właśnie też lasy miejskie przekazane przez Skarb Państwa miastu na potrzeby wypoczynku, rekreacji i nauki. Mhm. Prywatnych lasów tutaj nie ma w tym rejonie, to znaczy takich obszarów prywatnych nie ma, tak? Prywatnej własności w tym kompleksie leśnej. Nie ma. Wszystkie to są, można powiedzieć, lasy publiczne. Mhm. To co w tym lesie w takim razie jest do zrobienia? Czy on tak sobie sam rośnie i jak drzewo upadnie, to tak leży i zaczyna gnić i tak? Czy tam się coś trzeba zrobić z tym lasem? Przez cały czas trzeba robić coś z lasem, szczególnie takim, który powstał z nasadzeń brzydko zabrzmi, sztucznych. Mhm. Tym bardziej, że to w większości jeszcze jest pierwsze pokolenie lasu. Więc naszą rolą jest, żeby utrzymanie w dobrej kondycji, zapewnienie ciągłości występowania, żeby nie nastąpił żaden kataklizm, który spowoduje, że będziemy musieli ten las zakładać od nowa na przykład. I zapewnienie takiego kształtu drzewostanów, które umożliwi po pierwsze naturalizację, żeby to ten las jak najbardziej odpowiadał miejscu, w którym się znajduje, siedlisko, na których rośnie, ale zapewnieniu jego funkcji, przede wszystkim ochronnych dla miasta. Znajduje się w takim ciągu napowietrzającym Warszawę od strony zachodu, od strony Campinosu. Zapewnienie funkcji rekreacyjnej, turystycznej. No i jest takim elementem zabezpieczającym ekologicznie miasto. Ze względu chociażby na ilość gatunków, które możemy tam spotkać ze świata roślin i zwierząt, grzybów. Jest to naprawdę bardzo ciekawy obiekt. Jego atrakcyjność wynika właśnie z niedostępności pewnych terenów. Wysoki poziom wód. Czasami woda stoi po powierzchni, na powierzchni te bagna, które te siedliska bagienne uniemożliwiają i zniechęcają skutecznie do penetrowania przez ludzi. No ale zwierzęta dzięki temu mogą tam spokojnie sobie przebywać, tak? Jakie to tam jeszcze zwierzęta oprócz tych łosi możemy spotkać? Dziki pewnie, tak? Tak, występują tam dziki. Zachodzi czasem ryś z Campinosu. Mhm. Można spotkać, jeżeli ma się dużo szczęścia. A na pewno można spotkać tropy zimą, szczególnie po ponowie, po świeżym śniegu. Występują lisy, borsuki. Jest tam takie nawet jedno miejsce charakterystyczne, o którym mówią nawet, że to jest miasto borsuków. Taka wywyższona troszeczkę przestrzeń, górka w lesie, drzewostanie sosnowym, którym łatwo było tym ssakom kopać nory. Więc powstało coś na kształt miasta. Borsuków, tak? Borsuki tam sobie mieszkają. Oczywiście tam są też i lisy, i to ta zmienność korzystania z tych nor i walka o byt, rywalizacja, może tak, rywalizacja jakaś się odbywa, natomiast w większości są tam borsuki, najczęściej można tam borsuka spotkać, albo jego tropy, albo ślady jego bytowania.
ze zwierząt, no mniejsze łasicowate, kuny, łasice na pewno można spotkać. Z awifauny, no wszystkie śpiewające, których możemy się tam spodziewać, to są. Jeżeli przejdziemy się i mamy szczęście nad Kalinową Łąką, możemy zobaczyć latającego nawet bielika, szczególnie w młode juwenilne osobniki, które szukają swojego miejsca na ziemi. Można zaobserwować krążące. Na Kalinowej Łące możemy zobaczyć też i brodzące żurawie. Na przelotach słychać gęsi. Także jest to dosyć atrakcyjny teren. No można spotkać, usłyszeć jastrzębia, myszołowa. Aha. Wspomniał pan o tej Kalinowej Łące, bo powiedzmy, że są tam dwa rezerwaty, tak? W tym lesie. Jeden rezerwat to są Łosiowe Błota, tak się nazywa, tak? A drugi to jest Kalinowa Łąka. Kalinowa Łąka jest to niewielki rezerwat łąkowy, chroniący takie zbiorowisko łąki bagiennej, podmokłej. Oczywiście wchodzić tam nie można. Nie można, ale można stanąć sobie na brzegu, przy płotku, nie przechodzić przez płotek i popatrzeć na panoramę. Większość łąki jest doskonale widoczna z drogi. Jakaś tablica edukacyjna tam jest w tym miejscu? Jest tablica edukacyjna, w którym można się dowiedzieć, co możemy, czego możemy szukać, czego się spodziewać, obserwując roślinność tej łąki. A jest na co popatrzeć, szczególnie wiosną, kiedy kwitnie pełnik europejski, czy kwitną irysy, czy tak kosaćce. A kiedy to jest dokładnie? W jakim okresie? No to teraz można się tam już wybierać. Czyli w maju, tak? Tak. Pod koniec maja. Także no, dosyć atrakcyjne miejsce do takiej turystyki krajobrazowej. Drugi rezerwat już jest mniej dostępny. Łosiowe Błota. Jest to duży rezerwat powyżej 30 hektarów, podzielony na dwie części. Część no praktycznie obie części nie są dostępne, przy czym przez część południową możemy przejść alejką, znaczy ścieżką, jeżeli zaopatrzymy się w dobre buty i nieprzemiękające, to będziemy mogli przejść przez właśnie taki podmokły fragment lasu i zaobserwować po bokach te obszary bardziej podmokłe. Na części północnej na takim bagienku, w terenie otwartym została zainstalowana kładka, na którą można wejść i popatrzeć z góry na suchą stopą, tak? Suchą stopą obejrzeć, zwiedzić właśnie takie bagno śródleśne, podmokły teren. Teraz stoi to, jest zalane wodą. Okresowo oczywiście ta woda stamtąd odpływa. To umożliwia też pojawianiu się wszystkich roślin charakterystycznych dla tego zbiorowiska. No jak będziemy na tej kładce, to możemy, jak właśnie woda stoi, zobaczyć płynące za skrońce, wybijające się ponad lustrowody kosaćce. Także no, jest to dosyć atrakcyjne też miejsce, polecam podczas spacerów. Ta kładka znajduje się
przy jednym z przystanków ścieżki edukacyjnej śladami łosia, która biegnie przez dookoła tego naszego lasu bemowskiego. Zaczyna się w rejonie ulicy Leskiego. I w skład tej ścieżki wchodzi 10 przystanków edukacyjnych. No, możemy się dowiedzieć o różnych aspektach w ogóle lasu, gospodarki leśnej i w ogóle takich przyrodniczych też aspektów. Jest punkt od punktu, jest dosyć daleko, natomiast na pewno nie zabłądzimy, bo na drzewach nam malowane są takie piktogramy na białym tle zielone stopy, że tak powiem, łosia. Więc poprowadzą nas na pewno od początku do końca bez problemu. Jak wygląda jeszcze ten rejon Lasku Bemowskiego, jeśli chodzi o turystykę? Bo z tego, co wiem, to tam jeszcze, jak ja mieszkałem niedaleko na Grotach, to jeszcze można było ogniska czy jakieś takie paleniska rozpalać w tym terenie przy Bernerowie, tak? No już niestety ten... To właśnie też słyszałem. Ten rodzaj turystyki, rekreacji, jeżeli lubimy go uprawiać, to już musimy przenieść się do innych kompleksów, gdzie to jest jeszcze możliwe. W Lesie Bemowskim zlikwidowaliśmy już miejsca ogniskowe, które do tej pory tam były przez no, dosyć długi czas. No ale miejsca takie wypoczynkowe zostały. Wiaty tak, są... Nie można tylko palić ognisk i korzystać z grilla. No, nastąpiło po pierwsze dosyć znaczne zniekształcenie okolic tych miejsc, no bo rekreanci nie tylko palili ogniska z materiału, który dostarczaliśmy, które, nie wiem, z gałęzi, które powstały w wyniku, nie wiem, przecinania konarów czy podczas jakichś zabiegów pielęgnacyjnych, ale też no, niestety dokonywali zniszczeń. Po drugie, palili nie tylko w miejscach, które były do tego przeznaczone, czyli naszych misach takich paleniskowych, które były specjalnie do tego przystosowane i zabezpieczone i gwarantowały bezpieczne korzystanie z ognia, ale palili po prostu wszędzie. No i już nie można po prostu. I teraz już nie można. Było to dosyć uciążliwe. Ale tak. Ja widzę, że to pozytywne skutki przyniosło, bo ten las zrobił się taki bardziej ciasny, bo wtedy, jak były te paleniska, taki był rzadki. Natomiast w tej chwili... No ciężko było się odnawiać, na przykład, kiedy przez cały czas był skobany kijek potrzebne były kijki na kiełbaski, prawda, więc... Także to też ciekawa była moja obserwacja, bo ja przez ładnych parę lat nie wchodziłem do tego lasu i dopiero jak po kilku latach wszedłem, no to zobaczyłem, jakie zmiany następują. To jest taki żywy organizm, prawda, leśny. Te zmiany następują przez cały czas. Inaczej wygląda las tuż po nasadzeniu, czyli inaczej wyglądał w latach 60., kiedy nadleśnictwo Laski dokonało pierwszych tutaj nasadzeń. Już nie ma takiego nadleśnictwa. Inaczej wyglądał w latach 70., 80. Wraz z rozwojem, wzrostem następowało coraz bardziej przekształcanie tych nieużytków i łąk coraz bardziej przypominały las. Teraz jak wchodzimy, widzimy niezależnie już od wieku praktycznie drzewostanu, czy to są te lasy najstarsze sadzone jeszcze za czasów carskich, czy lasy sadzone po II wojnie. No praktycznie są zgodne z siedliskami, na których rośną, częściowo zgodne. Więc mamy poczucie właśnie takiej dzikości i naturalności wręcz poszczególnych miejsc. No i tak się wydaje, że właściwie jak się wchodzi do tego lasu, no to on tutaj już wieki sobie istnieje, prawda? Takie się ma poczucie, a tak naprawdę to on dopiero od kilku... Można powiedzieć, że jest to dosyć młody las. Jako las. I to poczucie, o którym pan mówi, takiego zagęszczania, to wynika z tego, że jakby pan spojrzał w górę, zadarł nos i spojrzał w koronę, to tam robi się coraz rzadziej, bo drzewa
dorastają pewnego wieku i albo w sposób naturalny, albo w wyniku takich cięć, które powodują rozrastanie się koron. Tam się robi coraz rzadziej, coraz mniej osobników jest tych wysokich, ale to powoduje docieranie światła i wody do pięter niższych i to, co mamy na wysokości oczu bez zadzierania nosa, powoduje... mamy wrażenie, że robi się coraz gęściej. Szczególnie na żyznych siedliskach, które tam się w lesie bemowskim znajdują, gdzie podszyt i podrost rośnie bujnie. Co możemy jeszcze takiego ciekawego zobaczyć w tym lesie na Bemowie? Oprócz tego, że właśnie są te ścieżki wokół rezerwatów, czy tam przez rezerwaty łosiowe błota, jest ta ścieżka, z której możemy zobaczyć Kalinową Łąkę. Jest powiedzmy ten rejon Bernerowa, gdzie są też takie szlaki chyba, tak? Wytyczone, czy ścieżki. Są bardziej ścieżki zdrowia, na których możemy się pomęczyć i zadbać o naszą tężyznę. Takie ścieżki i dla bardziej wytrwałych piechurów czy biegaczy. Jedna ścieżka ma długość praktycznie 1 kilometra. Są też ścieżki dla tych, którzy bardziej stacjonarnie ćwiczą w jednym miejscu położone urządzenia. Jest ścieżka edukacyjna, jeszcze jedna w okolicach na Bernerowa, ulicy Kotrzeby, tropem leśnych tajemnic, przeznaczona dla młodszych, dla dzieci, można edukować klasy 1-3, spokojnie tutaj. No tam jest szkoła podstawowa, zdaje się, to akurat no, tak kilka szkół, także często można spotkać młodzież kroczącą od przystanku do przystanku. Ale starsi też jak najbardziej korzystają i czytają i mam wrażenie, że wynoszą coś, jakąś wiedzę. Także te ścieżki edukacyjne są przemyślane. Warto je ze zrozumieniem od przystanku do przystanku przejść i przeczytać informacje na nich zawarte. Jeżeli chodzi o możliwość wypoczynku i rekreacji, no to jest dla rowerzystów bardzo atrakcyjny teren. Dosyć dobre, rozwinięte taki układ, który pozwala dosyć znaczne pętle wyznaczać sobie takie treningowe i no, możemy spotkać pędzących rowerzystów. Trzeba także uważać z tego powodu i te zasady, że kroczymy zawsze z prawej strony albo z lewej i nie po środku, żeby nie dochodziło do kolizji. No, ale póki co las ten nie jest tak bardzo, szczególnie w głębi, użytkowane. Także dla tych, co poszukują ciszy i spokoju, jak najbardziej zapraszam. Jest to teren atrakcyjny. To chyba tyle, co mieliśmy do powiedzenia na temat lasu na Bemowie, czy coś można jeszcze? Można by jeszcze wspomnieć o historii. Tak, no właśnie. No to mówiliśmy, że... Wspominałem o radiostacji transatlantyckiej. Aha. Szczątki podstaw masztów. Te maszty były bardzo wysokie, powyżej 130, około 130 metrów wysokości, więc podstawy tych masztów bardzo solidne, betonowe. Można w dalszym ciągu spotkać. W lesie znajdziemy bunkry broniące tej radiostacji. Ze świadków historii, zapomniałem o czuwajkach, czyli takich budkach strażniczych betonowych z napisem czuwaj, stąd droga, przy której się znajdują, nazywam je zwyczajowo czuwajkami. Także też zastanówmy się nad to jest miejsce, w którym można się zastanowić nad historią Rzeczpospolitej. Ten rejon był broniony przed wojskami niemieckimi i raz, po pierwsze, żeby chronić radiostację, po drugie, broniony był wstęp do Warszawy od tej strony. Przez majora Decowskiego.
Także jak będziemy spacerować, na pewno tak troszeczkę zejdziemy nawet ze szlaków, szczególnie wzdłuż osi radiostacji, która się ciągnęła od ulicy Hubela Dobrzańskiego na południu, aż do lotniska na Bemowie, to na pewno jak będziemy tam, zejdziemy kilka razy ze szlaków, na pewno napotkamy się na te wielkie stopy podstaw masztów radiostacji. To była stacja nadawcza, odbiorcza, była w Grodzisku Mazowieckim. Także wyobraźmy sobie wielkość i skalę masztów i całej inwestycji, którą w latach 20. Rzeczpospolita przeprowadziła i służyła do łączność, pozwalała na łączność właśnie transatlantycką ze Stanami Zjednoczonymi na przykład. Znaczy taki długi był, antena była taka długa aż do Grodziska? Nie. Maszty nadawcze znajdowały się tutaj w Starych Babicach. Było ich, jeżeli dobrze pamiętam, 9 olbrzymich masztów ułożone w właśnie takiej osi północ-południe, a stacja odbiorcza była w Grodzisku. To nie tak, że to stanowiło, znaczy jedność instytucjonalną stanowiła, natomiast tutaj były maszty nadawcze w Grodzisku odbiorczym. Bardzo dziękuję. Pan Piotr Prądzyński, leśnik, był moim gościem. Dziękuję bardzo. Dziękuję. To był podcast dla Wikipedii z serii Lasy Warszawy. Zapraszamy do subskrybowania kanału i słuchania poprzez iTunes, czytniki na Androida lub bezpośrednio ze stron Wikipedii w hasłach, których dotyczą audycje. Podcasty Lasy Warszawy wyprodukowane zostały we współpracy z jednostką Lasy Miejskie Warszawa.